Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj Was zapraszam na kolejny food haul. I chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest sobota i my rzadko robimy w sobotę zakupy, natomiast no musiałam dzisiaj zrobić te zakupy i jest już dosyć późno, bo już jest godzina 15 i jest już bardzo szaro na dworze i ponuro i no robi się po prostu ciemno, dlatego też wspomagam się światłem sztucznym. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo zależy mi, żeby dzisiaj nagrać ten filmik, z tego względu, że jutro idziemy do mojej babci. No jak ja dzisiaj tego nie nagram i schowię wszystkie produkty do szafek czy do lodówki, to już na pewno później bym dla Was tego food haula nie nagrała. Więc co kochani, zabieram Was na dół do mojej kuchni i zaraz Wam pokażę, co kupiłam w Lidlu oraz w Biedronce. Najpierw Wam pokażę, kochani, co kupiliśmy w Lidlu. W Lidlu kupiliśmy m.in. dwie herbatki i jedna herbatka jest dla nas, a druga herbatka jest dla mojej babci. No i to jest herbata zielona z granatem i ananasem. Jeszcze nigdy tej herbaty nie mieliśmy i chcę sobie po prostu ją spróbować. Również wzięłam Raffaello dla mojej babci. No i też kupiliśmy dwa kwiatki dla mojej babci. Wzięliśmy dla mojej babci takiego kwiatka. No i też takiego pięknego kwiatka wzięliśmy. A ten kwiatek zostaje z nami. No i też dla mojej babci wzięłam szampon i odżywkę i to jest szampon ochronny do włosów farbowanych lub z pasemkami. Była teraz taka promocja w Lidlu, że jak się weźmie dwa produkty do włosów, to trzeci produkt jest za złotówkę, dlatego też kupiłam te produkty. No i też wzięłam sobie dwa płyny marki Sidolux i to są po prostu płyny do mycia podłóg. Po prostu sobie je sprawdzę, to jest też jakaś nowość dla mnie. Nigdy wcześniej tych płynów nie miałam. Oczywiście jak byliśmy w Lidlu, to musiałam kupić mydła dla moich dzieci i wzięłam różowe, czyli malinowe lato mydło. No i też wzięłam też żółte mydło dla mojego syna, czyli bananowa przygoda. Również moje dzieci wybrały sobie nowe gąbeczki do kąpieli. Niebieską wybrała sobie moja córka, zieloną gąbkę sobie wybrał mój syn. No i też wzięłam ściereczki W5, bo to są moje ulubione ściereczki. No i też wzięłam, kochani, takie ściereczki do różnych powierzchni. I to są ściereczki uniwersalne Fresh z formułą przeciwkurzową. Kupiliśmy też pierniki w czekoladzie mlecznej w Lidlu. Również wzięłam takie opakowanie gofrów. No i też mój mąż skusił się na hałwę. To jest hałwa sezamowo-miodowa. Musiałam kupić chleby z tego względu, że nic ostatnio nie upiekłam. No i też wzięliśmy brokuły, bo brokuły były teraz w promocji. A mojej córeczce kupiłam obiecaną jej wodę, czyli wodę z Psi Patrolem, z tego względu, że moja córka kocha Psi Patrol i poprosiłam ją, żebym kupiła jej taką właśnie wodę, żeby ona mogła wziąć taką wodę do przedszkola. No i też wzięliśmy dwa opakowania sałaty rzymskiej, to jest ta wersja mini. Również kupiliśmy piadę, aż dwa opakowania, z tego względu, że ja lubię piadę na kolację. Często wtedy tam wkładam warzywa, jakieś mięso, albo czasami też i bez mięsa i kolacja gotowa. Tutaj są też dwie cukinie. No i też mój mąż wziął olej z orzechów włoskich. Tutaj również mamy ogórki świeże, aż cztery takie duże sztuki. No i też tutaj jest marchew. No i teraz, kochani, Wam pokażę zakupy z Biedronki. Kupiliśmy taki serek truskawkowy i ten serek jest dosyć spory, bo tutaj jest aż 385 gram. Oczywiście kupiliśmy też tutti, czyli serek homogenizowany o smaku waniliowym dla moich dzieci, taki czteropak. Tutaj też mamy margaryny Kasia do pieczenia. Musiałam kupić też jajka z tego względu, że no potrzebuję sporo tych jajek, a ostatnio moi rodzice nie mają tak dużo tych jajek. No i też wzięliśmy oczywiście dwie zgrzewki wody Żywiec Zdrój. Mamy też tutaj mleko, aż trzy takie kartony. Oczywiście nasze ulubione mleko to jest marki Mlekowita. Mam też tutaj mąkę tortową. No i też Actimel w rozmiarze XXL był w promocji, dlatego też ten Actimel wzięliśmy. Wzięliśmy też orzechy włoskie, bo mój mąż coś tam będzie z nimi robił, z tym olejem, który kupiliśmy w Lidlu. No i też tutaj mamy nasz ulubiony ser gorgonzola.
I naprawdę Wam ten ser polecam, bo jest jak dla mnie bardzo dobry. Chciałabym Wam bardzo polecić ten CIF do łazienek, z tego względu, że ten CIF bardzo dobrze mi się sprawdza. Wszystko fajnie usuwa, wszystko fajnie domywa, kamień naprawdę świetnie schodzi. No i też chciałam Wam powiedzieć, że na pewno nie namęczycie się przy sprzątaniu łazienki, jeżeli będziecie używać właśnie ten produkt. I teraz ten CIF był w promocji, w takim właśnie dwupaku, dlatego też ten CIF kupiliśmy. Świetny produkt i też ten CIF bardzo tak fajnie, delikatnie pachnie. Też również kupiliśmy moje ulubione ręczniki kuchenne. No i też wzięliśmy Perwol do wełny, bo to jest mój ulubiony płyn do prania ręcznego, jeżeli chodzi o sweterki. No i też wzięliśmy papier toaletowy, również marki Queen, bo to jest nasz najlepszy papier toaletowy. A moje dzieci w końcu mogły sobie dzisiaj wziąć bystrzaki, bo w końcu uzbierały odpowiednią ilość naklejek i oni naprawdę się cieszą, że te bystrzaki już są. Obydwoje sobie wybrali pieski, bo dla nich pieski były najładniejsze i naprawdę moim zdaniem są to bardzo ładne maskotki. A mój mąż sobie wziął aspirynę musującą, bo dzisiaj się źle poczuł. No i kochani, ostatnie produkty, jakie mam Wam do pokazania, to są małe pomidorki. Tutaj jest 500 gram. Również wzięliśmy banany luzem, no i też po raz kolejny kupiliśmy sałatę rzymską i wzięliśmy też soki Tymbark, taki właśnie 3-pak. My często kupujemy te soki, jak są na promocji. Wzięliśmy też kilogram gruszek w takim właśnie opakowaniu. Również wzięliśmy mandarynki, bo mandarynki teraz były w promocji. W tym okresie właśnie zimowym my często jemy mandarynki, bo bardzo lubimy. No i też tutaj mam duże pomidory. No i też wzięliśmy kalarepę. W Lidlu wydaliśmy na zakupy spożywcze 233,05 zł, a w Biedronce zapłaciliśmy 286,36 zł i łącznie wydaliśmy na zakupy spożywcze 519,41 zł. Wyciągnęłam też od razu wszystkie rachunki z października i podliczyłam, ile wydaliśmy w październiku na zakupy spożywcze i wyszło, że wydaliśmy na zakupy spożywcze 1823,40 zł. No i kochani, znowu wydaliśmy ponad 500 zł na zakupy spożywcze na cały tydzień. I też chciałam Wam powiedzieć, że my już mięsa nie kupujemy ani w Lidlu, ani w Biedronce. Teraz w mięso zaopatrujemy się w masarni. I wtedy mój mąż jedzie do masarni raz w miesiącu, kupuje nam mięso na cały miesiąc. Ja wtedy sobie ładnie porcjuję, zamrażam i jest wszystko w zamrażalniku i to mięso jest znacznie lepsze, lepsze jakościowo i też chciałam powiedzieć, że my wcale tak dużo mięsa nie jemy. I kupiliśmy tak naprawdę produkty w tym tygodniu tylko te, co mi są potrzebne. Znacznie więcej kupiliśmy chemii, bo ta chemia była na promocji i warto było tą chemię wziąć. I ja już sobie zaplanowałam, co dokładnie bym chciała zrobić sobie z tych produktów, co kupiliśmy. Między innymi dzisiaj zrobię właśnie zupę z soczewicy, więc do tej zupy były mi potrzebne tylko i wyłącznie pomidory i marchew. Dlatego też te produkty kupiliśmy, a resztę mam w domu. Zrobię również rosół na 2 dni. A później sobie zostawię też trochę mięsa z tego rosołu i wtedy następnego dnia zrobię sobie piadę z tego właśnie mięsa, dodam jakieś warzywa, sałatę i to będzie kolejny obiad. Również zrobię naleśniki, do tego też dodam banany, mamy też borówki w zamrażalce, dodam jakiegoś fajnego sosu, więc to będzie kolejny obiad, powiedzmy na piątek. Zrobię również tą zapiekankę, którą ostatnio Wam pokazałam we vlogu, bo kupiliśmy właśnie te produkty również na tą zapiekankę. Dodam na spód jakąś sałatę rzymską i kolejne danie jest gotowe. Już nie pamiętam, co jeszcze zaplanowałam. A, mam też brokuły, więc na pewno też wykorzystam te brokuły, które kupiliśmy na promocji, więc tak naprawdę jesteśmy zaopatrzeni na cały tydzień i mam zupę soczewicę na 1 dzień, rosół na 2 dni, potem będą naleśniki, ta piada również będzie, również zapiekanka, więc sami możecie zauważyć, że wcale tak dużo mięsa też nie jemy. Staramy się znacznie więcej teraz
wkładać w nasze menu warzywa i owoce i po prostu czujemy się lżej. I chcę Wam powiedzieć, że schudłam 4 kg i jestem z tego bardzo dumna. Więc co kochani, widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki!